Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek K3. Dariusz Bugalski. Ta rozmowa to jest kontynuacja rozmowy, którą odbyliśmy rok temu z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rozmawiamy tak jakby na zakładkę. Ale to będzie wyjątkowe spotkanie, dlatego że to jest ktoś niezwykły. Ktoś, kogo darzę ogromnym podziwem, szacunkiem i wielką sympatią. Dzień dobry. Pani Wanda Traczyk-Stawska. To wielki zaszczyt z Panią rozmawiać. Dziękuję za zaproszenie. Od naszego pierwszego spotkania minęło pewnie z 10 lat. O tak, tak. Rozmawialiśmy w Trójce. Tak, w tej ówczesnej Trójce prawdziwej. Rozmawialiśmy wtedy o tym, jak Pani prowadziła tę walkę o cmentarz powstańców. Tak. W Pani było wiele... Powiedziałbym łagodności. Teraz to ja myślę, że w tej twarzy jest więcej gniewu. Ja jestem stara już po prostu, a starość ma stygmaty, które powodują to, że człowiek brzydnie, ale równocześnie staje się jakby spokojniejszy. Widzi już z dystansu, bo już zna pewne rzeczy. Ja należę do tych kobiet, które niezwykły płakać, zwykły działać, zmieniać to, co jest dla nich nie do przyjęcia, z uporem osła. Staram się. Jestem już bardzo słaba, mam 94-95 rok. Ale najważniejsza rzecz, że nie dokończyłam rozkazu. Bo rozkaz, tu muszę przypomnieć, że rozkaz brzmiał, że mamy odnaleźć ciała naszych kolegów, których chowaliśmy w czasie powstania pierwotnie w trawnikach, w chodnikach i wiedzieć, gdzie je przeniesiono. Bo Warszawa musiała żyć, musiała wracać do życia, a grobów było tyle, że groziło to epidemią. Było bardzo trudno, ale siostry z Czerwonego Krzyża po zajęciu Warszawy przez Związek Radziecki poszły od razu w teren, mimo że było miasto zaminowane przez Niemców. Wspaniałe kobiety, bohaterki, o których się mało mówi, a to one ratowały pamięć i tożsamość moich kolegów i koleżanek. I za to jestem im do grobowej deski wdzięczna. Pani nie wykonała rozkazu? Zrobiła pani to, co pani mogła? Być może więcej? Wie pan, rozkaz brzmiał, że mamy odnaleźć ciała poległych kolegów i dać im nazwiska i pochować w miejscu godnym ich cierpienia, ich walki i ich śmierci. Cmentarz Powstańców Warszawy, kiedy Czerwony Krzyż przejął już PRL, ja w 1947 roku zaczęłam wykonywać zadanie z kolegą Andrzejem Sokołem, plutonowy podchorąży Korycki. Było nam bardzo trudno, ponieważ nie mieliśmy żadnych powiązań z władzami, żadnych. Cmentarz pierwotnie miał 13 hektarów. PRL najpierw zmniejszyło o 5 hektarów, potem zabrało 6,5 jeszcze, potem było tylko już 1,5. I co było dla nas porażające i nie do przyjęcia dla nikogo, kto był żołnierzem i kto widział śmierć swoich kolegów i cierpienie ich rodziny, że ten cmentarz został zaorany. Na 1,5 hektara pochowano 104 tysiące osób, w tym ponad 80 tysięcy ludności cywilnej, około 10 tysięcy wojska powstańczego i żołnierze z 1939 roku, których przenoszono z cywilnych cmentarzy na ten. Coraz trudniej było nam z tymi władzami przechlapane, ale dzięki naprawdę wielkiej pracy, jaką włożyły matki poległych. Bo to jest tak, że najbardziej cierpią matki. One zostają sierotami. Dla nich strata dziecka jest czymś, czego nigdy nie można zapomnieć i przeboleć. Pamiętam taką jedną matkę, która nazwisko swojego syna i jego wiek pisała na kamieniu, który kładła na grobie swego syna. Służby porządkowe ten kamień wyrzucały.
i ona z powrotem. Ale już jej nie ma, odeszła jakieś 15 lat temu, a może i więcej. Pani Wanda Traczyk-Stawska. Kiedy już to swoje przenośne radio zapakowałem, no to zobaczyłem na półce w pokoju pani Wandy Traczyk-Stawskiej, zobaczyłem zdjęcia. Dwa z nich przedstawiały jej brata, ukochanego brata, który zginął w powstaniu. Było jeszcze jedno, przedstawiało piękną młodą kobietę. Zapytałem, kto to? Szkoda, że tego nie nagrałem. Już się nie dało, ale pani Wanda pozwoliła mi, żebym to opowiedział. Ta ciemnowłosa dziewczyna to Hanka. Tyle o niej wiadomo. Wiadomo, że tak ma na imię. Tak miała na imię. Też zginęła w powstaniu. Miała 17 lat. Tyle samo, ile pani Wanda, kiedy powstanie się zaczynało. Poza tym nic o niej nie wiadomo. Pani Wanda Traczyk-Stawska ma misję życiową. Pokój. I to jest... Ten cmentarz to jest cmentarz powstańców Warszawy, który dzięki jej wysiłkom został uporządkowany, przywrócono godność pamięci tych, którzy tam spoczywają. Pani Wanda powiedziała, że nie wykonała tego rozkazu, nie dopełniła tej swojej misji. Byłem zdziwiony. Przecież zrobiła pani więcej niż pani mogła. No ale jednak nie wszyscy zostali rozpoznani. No na przykład Hanka. I to jej zdjęcie stoi właśnie w tak ważnym miejscu, w tak ważnym mieszkaniu, tak ważnej osoby. Jedno zdjęcie mówi więcej niż 1000 słów. Ale to zdjęcie mówi jeszcze więcej. Wyjątkowe spotkanie wymaga wyjątkowej muzyki. Powiem kilka słów o Norwegii. To może dziwne. Myślę o tym z zazdrością. Nieładnie. Byłem tam kilka lat temu na święcie narodowym Norwegów. 17 maja. Dzień Konstytucji. Radosny pochód uśmiechniętych ludzi.
ubranych w stroje ludowe. To Oslo. A teraz Warszawa. Mieszkanie mojej niezwykłej rozmówczyni, pani Wanda Traczyk-Stawska. Uśmiechają się do siebie. Na ulicę wychodzą ludzie, których najczęściej też, mimo że to Norwegia, tak, też nie widać tak na co dzień. Ludzie z niepełnosprawnościami, tak, intelektualnymi na przykład. Tworzą orkiestrę, grają tam po swojemu jakoś kulawo, tak, ale grają. Ale cieszą się. To jest cudowne. Idą pod Pałac Królewski, pozdrawiają króla, tu stoi na balkonie. Mer Oslo, wita ich. Coś niesamowitego. Ja takim zazdrościłem, bo jednak polskie świętowanie Dnia Niepodległości niestety wygląda inaczej. Ale wyglądało przed wojną też inaczej. Ja pamiętam jako dziecko, że dla mnie dzień 11 listopada był równie prawie ważny jak Wigilia, gdzie się czekało jako dzieci na słodycze, ale przede wszystkim na prezenty. To był bardzo radosny dzień, bo szliśmy razem. Jechali już wtedy, jak ja pamiętam, już nie szli piechotą ci z 63 roku, ale jechali na czele wojska. A dla mnie najpiękniejsze wojsko to byli ułani. No i czekałam zawsze na to, że będą przechodzili, żeby zobaczyć, jakie cudowne konie i chorągiewki. No w ogóle to był czas, na który czekałam cały rok, tak samo jak na Boże Narodzenie. Co powinno się stać, żeby tak było w Polsce? Trzeba zmienić przede wszystkim mentalność naszych rodaków, bo bez uświadomienia im, czym jest demokracja, jakie mają prawa, jakie mają obowiązki, które są zapisane w Konstytucji, oni nie rozumieją. Oni czekają na zysk. Powiedziałabym, wędkarzem jest ten, kto jest szefem od tego rządu i on tylko łowi te rybki na różne przysmaczki. Nie ma wychowania obywatelskiego, nie ma tej świadomości, że tobie to dzisiaj pasuje, ale popatrz, ile krzywdy jest dla innych. Ale zobacz, że sam możesz się znaleźć w tej sytuacji, jeśli nie będziesz umiał zadbać o to, co jest napisane w Konstytucji, co to jest twoim prawem, ale i twoim obowiązkiem. W moim nauczycielskim sercu jest cały czas świadomość, że bez tego, że w szkole zaczniemy od szkoły przygotowywać dzieci do życia jako obywateli, to my nie zmienimy tego, co zostało zniszczone przez PRL. Każdy obywatel, bez względu na wykształcenie, na bogactwo, na poglądy, seksualne jakieś upodobania, każdy ma to samo prawo zagłosować i jego głos znaczy tyle samo, choćby był nawet bezdomnym, co wszystkich panów generałów i różnych bogaczy. Tak? I to jest największy zaszczyt, który jest zanotowany w Konstytucji i daje każdemu człowiekowi godność obywatelską. Musimy nauczyć się żyć razem jak bracia albo zginąć razem jak szaleńcy. Jak szaleńcy. Jak szaleńcy. Tak. To Martin Luther King tak powiedział. Tak. Taka prawda. To było powstanie właśnie. To było powstanie, kiedy nie pytaliśmy nikogo o poglądy jego polityczne, o jego przynależność do partii, tylko jak przychodził do oddziału, bo się nie dostał do swojego, nie mógł dotrzeć, to pytaliśmy po pierwsze, czy jest wystarczająco przeszkolony, czy dobrze strzela, żeby nie marnował nam amunicji, tak? Bo mój oddział był takim oddziałem, gdzie żeśmy sobie powiedzieli, każdy według własnego sumienia. W moim oddziale byli i ci od Dmowskiego, i ci od Piłsudskiego i bardzo zgodnie żeśmy tworzyli wspaniały, naprawdę przyjaciół zespół. Poczułem, że ta pamięć o powstaniu akurat się nie bardzo przebiła. Pani mówi o tym, że dziedzictwem powstania tej pamięci jest to, że ludzie byli razem niezależnie od swoich poglądów politycznych. Tak. Tak? Tak, bo tu chodziło o to, że jestem Polakiem. Żyję na tej ziemi, to jest mój dom i ja go bronię, bo taki mam obowiązek. A czy masz takie poglądy, czy inne, czy wierzysz, czy nie wierzysz, to nie było w ogóle brane pod uwagę.
Dzięki temu, że razem to w 20 obroniliśmy przed nawałą bolszewicką, prawda? Bo byliśmy razem. I to, że mieli krzywe kluski, jak to po warszawsku się mówi, ze sobą kobietę, Piłsudski z Dmowskim, to jednak potrafił razem z nim walczyć, ramię w ramię. To może jest tak, że potrafimy, my mówię teraz, my, to wielkie słowo, potrafimy być razem wtedy, kiedy mamy wroga. Może to jest tak? W tej chwili dla mnie traktować Unię Europejską jako wroga jest chorobą psychiczną, bo każdy, kto był żołnierzem, jest żołnierzem, ale przede wszystkim obywatelem tego kraju i zna historię, powinien wiedzieć, że to było marzenie nasze, żeby być w Unii, bo my jesteśmy krajem buforowym. Chodzi mi o to, że my sobie sami produkujemy wrogów. Otóż to. Nie jesteśmy uczeni w szkole, że trzeba się umieć z drugim dzieckiem porozumieć i nie bić, nie szarpać, tylko jeśli chcesz jego zabawkę, to daj mu swoją. To, co robią Anglicy. I dzięki temu w ich kraju, mimo że jest tylu z różnych państw ludzi, to oni tworzą jedność. Jesteśmy tak bardzo skłóceni. Może coś jeszcze zostało, co jest naszym wspólnym mianownikiem. No, może to jest Chopin. Jedne z najpiękniejszych słów po polsku. Rodzaj, bo ja wiem, drogowskazu. No, nie chcę używać patetycznych słów albo kiczowatych słów. Czytam je po raz któryś, nie wiem który, zawsze z ogromnym wzruszeniem. Szymon przeprosił się z Leonem. O jedną kłótnię mniej. W szkole, w Warszawie, w Polsce, w Europie, w całym świecie. No bo tak, nawet w całym świecie, i na księżycu, i na gwiazdach, wszędzie. O jeden gniew, jedną obrazę, jedną kłótnię mniej. Przecież przyjemnie pomyśleć, że na świecie jest 100 miliardów gniewów. Ale Leon przeprosił się z Szymonem i zaraz się zmienia. 100 miliardów minus 1, czyli 1,0000 i tak dalej, minus 1, kreska ułamkowa i 9,9,9,9, dużo dziewiątek. Tam były zera, to jest puenta Korczaka. Tam były zera,
A tu wszystko dziewiątki. Zero to nic, a dziewiątka dużo. To nie jest prześliczne, tak. A przy tym przemądre. Dzieci mają inną wyobraźnię niż dorośli. I dla nich taka sytuacja, o jakiej pisze Korczak, o jakiej mówi i jakiej mówił do swoich dzieci. Dla mnie jego śmierć jest... Powinien on być świętym na ołtarzu. On. Jego praca z tymi dziećmi, ale też to, że je otulił swoją miłością i pozwolił im przynajmniej jakiś czas się nie bać, że bać się krótko. Czy to jest przekaz dla dorosłych na dzisiaj również? Tak. To jest taki przekaz, że mogę, że każdy z nas coś takiego może zrobić i wtedy ten jeden czyn być może w ogóle zmienia świat. Tak jest ten wspaniały przekaz Korczaka. Tak jest. Prawda? Dodaję odwagę. Dzieci sobie mogą to wyobrazić, dorosłym trudniej. No to co my powinniśmy zrobić? Wydaje mi się, że uczyć od początku przede wszystkim tego, żeby każdy dzieciak wiedział, że drugi jest taki sam jak on, choć ma inny kolor skóry, choć ma inny kolor oczu, że on jest taki sam. Moja córka, która jest już babcią, a ja prababcią dzięki temu, pokazywała mojemu prawnuczkowi, jak go zabierała ze szkoły, chłopca z Downem i mówiła, że tak mu współczuję, że... A mój wnuczek powiedział, babciu, on jest taki sam jak ja, ale w środku. A tak wygląda. Tak. W szkole ich tego uczą. Tolerancji po pierwsze, a poza tym szacunku dla drugiego człowieka. Szacunku. Świadomości tego, że każdy człowiek ma swoją godność i nie wolno jej, tej godności nie szanować. Nie wolno, bo to boli. I to jest to, co jest w konstytucji, co my mamy uczyć od początku. I potem wyrastają z tego ludzie, którzy są tolerancyjni, przyjaźni, którzy potrafią być pomocni wtedy, kiedy drugiemu coś potrzeba. A poza tym trzeba, powiedziałabym, uczyć społeczeństwo uśmiechu. Aha. Że jak ty się uśmiechniesz, to druga osoba też się do ciebie uśmiechnie. Tak. To, co pani mówi, jest jednocześnie optymistyczne, bo da się coś zrobić, ale jest tutaj nuta pesymizmu, bo pani mówi o dzieciach jednak, a nie o dorosłych. Pani nakrzyczała na tych dorosłych, niemądrych na Placu Zamkowym. Nakrzyczałam, bo jestem żołnierzem i powstańcem i mam prawo do tego, żeby mnie szanowano. Bo ja nie przychodzę jako ja, tylko przychodzę po to, żeby mówić to, co mam do powiedzenia jako ten, kto przeżył i ma obowiązek wobec swoich poległych kolegów. Przyznaję, na pewno bym nie dbała tak o to, co się z tym cmentarzem dzieje i jak, gdyby nie rozkaz, ale poza tym, gdyby nie moje doświadczenie tego, co było w powstaniu. Ja widziałam śmierć swoich najwspanialszych kolegów. Ja widziałam śmierć ludności cywilnej. Dla mnie najcudowniejsze moje uczucia serdeczne to dla ludności cywilnej. Bez niej powstanie by w pierwszym dniu już kapitulowało. Widziałam taki moment, który zawsze we mnie tkwi i stale mi przypomina o bohaterstwie kobiet. Kobiet. Padł Łopowiśle. My się wycofaliśmy na drugą stronę Nowego Światu, po stronie Bliklego byliśmy, a Niemcy zostali po stronie Foksal. Byli też mocno zmęczeni i strzaskani. Świtało, jak my żeśmy kończyli umocnienia w oknach. Wyszli z domu dwaj panowie i wywiesili białą flagę. Mimo, że mój dowódca drużyny, Andrzej Bobrowski, plutonowy podchorąży pseudonim Marek, błagał ich, używając języka migowego, ale także i szeptem, żeby nikt nie słyszał, żeby tego nie robili, że jeszcze za pół godziny, bo my kończymy umocnienia, a jak teraz natrą, to będziemy dużo słabsi. Ale oni weszli do bramy z powrotem i za chwilę wyszły trzy kobiety. Dwie młode i jedna starsza pani. Te młode jedna drugą podsadziła i zdjęły tą flagę
i nam tą flagą pomachały, pozdrowiły nas i my płakaliśmy jak bobry, bo wiedzieliśmy, że one ryzykują życiem, że jeśli czujki to widziały, to wszystkich tych mieszkańców tam rozstrzelają. Ale takie były nasze kobiety w Powstaniu Warszawskim. Jeszcze wrócę do tych niemądrych panów na Placu Zamkowym. Jak pani na nich nakrzyczała, to może dotarło jednak. Może jest nie jakaś... wiem. Są dumni z tego, że są patriotami, a nie na tym polega patriotyzm, co oni robią. A na czym polega? Gdyby byli naprawdę patriotami, to trzymaliby się zębami i pazurami Unii, bo mieliby świadomość, że sami się nie obronimy. Powinniśmy opowiadać prawdę o powstaniu, mówić o tym, czym jest nazizm, przypominać, bo w tej chwili w Europie znów się odtwarza nazizm. To jest bardzo ważne, żeby rozumieć, na czym polega patriotyzm. Że po pierwsze, nigdy żaden przyzwoity mężczyzna nie uderzy kobiety, która jest od niego dużo słabsza, a która nic mu nie zrobiła, tylko ma inne poglądy niż on. To jest patriota, to nawet nie jest mężczyzna, który ma świadomość swojej siły i bezbronności kobiety. Ja chcę powiedzieć rzecz, którą nie wiem, jak pan przyjmie, ale jest taka prawda. Mam rozkaz 26, którym dostałam Krzyż Waleczny. W rozkazie 31 jest u moich koleżanek ich stopień, że są starszymi sierżantami, czyli dostaliśmy równe prawa z mężczyznami. Wyszłyśmy do obozów jenieckich, bo to nie była grupka mała kobiet. Tysiące. I Niemcy uznali, że my jesteśmy jeńcami wojennymi na tych samych prawach, co mężczyźni. I teraz nagle chce się nam odebrać prawo do tego, żeby być pełnym obywatelem, który ma prawo decydować o swoim życiu? Tu nie możemy ustąpić. To jest sprawa nie tylko ambicji. To jest sprawa, która jest znacznie głębsza. Bo ja chcę powiedzieć tak, jako matka, jako kobieta, ale także jako żołnierz, że nie wolno zmuszać kobiety do tego, żeby nosiła ciążę, która jest uszkodzona. Tak głęboko, że ta ciąża może w niej umrzeć. Albo też urodzić się, żyć 3 tygodnie i umrzeć. Tego nie wolno robić. Zacytuję jeszcze raz tego samego Martina Luthera Kinga, jego słynne przesłanie. Ciemność nie może przezwyciężyć ciemności. Uczyni to tylko światło. Nienawiść nie może przezwyciężyć nienawiści. Może to zrobić tylko miłość. Tak, i to jest prawda. Na naszym cmentarzu, który jest już bardzo zadbany, jest wiersz, który napisał Bonaventura, Janek, brat Andrzeja Moro. Ten wiersz pisał, kiedy zaczynali już rozstrzeliwać na ulicach, kiedy nienawiść nasza do Niemców za to, co robią z nami, za to upokorzenie, że my jesteśmy podludzie, a oni Übermensche, za to, co robili w getcie, za to wszystko, cośmy przecierpieli. On napisał modlitwę Szarych Szeregów. Mówi, czym jest wojna, jak straszna. Ale poza tym mówi, że nie można być człowiekiem, który jak zwycięży, mści się. Ta modlitwa woła przede wszystkim o pokój. Przecież każdy, kto wierzy, codziennie mówi i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. Ten wiersz niesie ten cmentarz na cały świat. Wołaniem o pokój, o wybaczenie. Jak to się stało, że pani przeżyła straszne rzeczy, a jednak nie uległa pani nienawiści? Co panią uchroniło przed tym, żeby nie wpaść w tę ciemność? Taka pieśń, strzeż mnie pani od pogardy przed nienawiścią, chroń mnie Boże. To działa na obie strony, to znaczy przed czyjąś nienawiścią, czyjąś pogardą, ale też przed tą pogardą, nienawiścią, którą możemy mieć w sercu, prawda? To było we mnie, o czym pan mówi.
że ja nienawidziłam Niemców od momentu, kiedy w 1939 roku miałam 12 lat. Byłam świadkiem, jak z bombardowanego domu wybiegła kobieta z niemowlakiem na ręce i jak strzelali do niej Niemcy z karabinu maszynowego, z CKM-u do tego niemowlajka, jak się rozpada. A ta kobieta biegnie do mnie z ręką wiszącą już tylko na resztkach kości, może nawet już nie, tylko na skórze, bo ta ręka tak dziwnie. Jak ja to zobaczyłam, to w moim sercu zrobiła się taka potrzeba zabijania, że sobie wymarzyłam, że ja będę żołnierzem, że ja muszę szybko rosnąć, że ja nie mogę pozwalać na takie rzeczy. I wszystko robiłam i byłam w powstaniu tym żołnierzem, ale przeżyłam tak straszną sytuację, która zupełnie zmieniła moje życie i moje serce. To było jak padło po Wiśle, my broniliśmy Chmielna 1-3. I dowódca niemiecki, jakiś baran, jakiś kompletny idiota, wysyłał falami swoich żołnierzy na naszą broń. A ja byłam ranna, nie mogłam już strzelać, bo źle widziałam. Kazali mi rzucać granaty pod okno na chodnik. Ci panowie świata wywiesili flagę Czerwonego Krzyża z prośbą o zaprzestanie ognia na czas, kiedy oni będą zbierać swoich rannych i zabitych. Mhm. Jak oni zbierali, to ja chciałam zobaczyć, czy ja dobrze rzucam te granaty. Mhm. I wiedziałam, że mnie nie zastrzelą, to mogę się wychylić. I zobaczyłam tak straszny widok, co moje granaty robią z tymi wtedy ludźmi. Po raz pierwszy zobaczyłam w Niemcach straszliwie cierpiących ludzi i przyszła świadomość, że to robię ja, a ja tego nie chcę robić. To jest okropne. I zaczęłam płakać, ale musiałam dalej rzucać. I od tej pory nienawidzę wojny. Do końca powstania musiałam strzelać i musiałam zabijać i musiałam rzucać granatami. I to jest dla mnie taki czas, który mi wybił z głowy jakąkolwiek nienawiść. A potem jeszcze, jak jechaliśmy z obozu w Zeithain, to był szpital jeniecki, wysłali nas, te dziewczyny, które były zdrowe, do Altenburga. I my stałyśmy na stacji w Dreźnie, a w nocy Amerykanie bombardowali Drezno. Przedziwna sprawa. Zbombardowane tory, zbombardowany cały budynek, wszystko, tylko nasze dwa wagony ocalały. I musiałyśmy przejść przez płonące Drezno. Ja zobaczyłam kobiety niemieckie niosące swoje poparzone dzieci. Ja zobaczyłam Warszawę nagle w Dreźnie. Przyszło mi do głowy, że nie wolno tak, że nie wolno ludzi zmuszać do tego, żeby się nawzajem zabijali. Że muszą się nauczyć ludzie
szanować się nawzajem, szukać przyjaciół, a nie wrogów. I dla mnie ta forma, jaką używają narodowcy, jest nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia. Oni nie rozumieją, czym jest wojna. Oni nic tego nie rozumieją. Oni są po prostu tumanami, którzy nie chcą przyjąć do wiadomości, że wojna jest najgorszym złem. Ta wojna, ta druga wojna światowa, tak jakby się jeszcze nie skończyła w Polsce. Ma pani takie poczucie? Otóż to. Dalej nienawidzimy Niemców, choć oni już tyle razy przepraszali. Ja, mając ten cmentarz pod opieką, miałam też świadomość, że na tym cmentarzu leżeli Niemcy też. Mhm. Mieli nieśmiertelniki i ich łatwo było rozpoznać. Byli też żołnierze radzieccy. Żydzi. Żołnierze z 1939 roku. A to wszystko jest wojna. To są skutki wojny. Na tym cmentarzu leżą dzieci pani Wandy Lurie. Wie pan, kto tak, to jest pani wiem. Wanda? Ale proszę powiedzieć naszym słuchaczom, ta, bo jej może nie wszyscy wiedzą. Że była w dziewiątym miesiącu ciąży, jak ją rozstrzelano razem z trójką dzieci. Tak. I ona leżała przy tych dzieciach, choć nie była tak ciężko ranna, bo kula wyszła szczęką, nie naruszając żadnych narządów. Leżała 3 dni. Rzucali na nią następnych rozstrzelanych i dobijali, także poszczelili jej obie nogi. Ale ona, kiedy poczuła ruchy dziecka, zrozumiała, że to dziecko czwarte żyje, że może je ocalić, zdobyła się na tak niesamowitą siłę, na tak niesamowitą odwagę, że wyczołgała się z tego stosu i doczołgała do kościoła świętego Wojciecha, skąd ją po 3 dniach. Tam też się działy straszne rzeczy. Zawieziono chyba do Milanówka i tam urodziła syna, któremu dała na imię Mścisław. Trochę mnie to imię, powiedziałabym, zawadza, ale sam ten Mścisław był przemiłym człowiekiem. I chciałam, żeby upamiętnić tą matkę dla jej dzieci, że ona tam z nimi jest. Żeby postawić rzeźbę matki na tym cmentarzu. A ksiądz Seniuk, który jest moim mistrzem, postanowił postawić tą matkę na takim postumencie, na którym jest po niemiecku matka, po rosyjsku matka, po żydowsku matka i po polsku matka. I ta matka woła na cały świat nigdy więcej wojny. I ten cmentarz, my chcemy, żeby tak jak Hiroszyma, żeby wołał nigdy więcej wojny. Może nam się uda, proszę za nas trzymać kciuki. Trzymam, pani wie, że trzymam. Żeby tam powstała jeszcze ta izba pamięci. Tak. Bo oni sami o sobie nie opowiedzą, ci co tam leżą. No tak. A kiedy ta wojna się skończy wreszcie? I ta druga wojna światowa? Skończy się wtedy, kiedy ludzkość zrozumie, że wszyscy jesteśmy ludźmi i mamy swoją człowieczą godność, ale oprócz tego po to Pan Bóg dał rozum, żeby się nim posługiwać. I żeby szukać formy takiej, która pozwoli żyć wszystkim bez względu na poglądy, kolor skóry i inne różne różności, które odróżniają, Bogu dzięki, że odróżniają, bo gdybyśmy byli wszyscy jednakowi, to by tu z nudów można było i nie byłoby postępu. Potrzebna jest partia każda, która myśli troszkę inaczej. Jeśli to jest mądre, jeśli to jest dla człowieka drugiego dobre, to my to przyjmiemy. Dzięki temu jest postęp, dzięki temu jest cywilizacja, dzięki naszej różnorodności. Jeszcze raz, Martin Luther King, ja wybrałem kilka cytatów, bo jakoś mi się wydaje, że jego postawa jest bliska pani postawie. Prawda? Się nie mylę chyba. Powiedział takie wielkie słowa: jeśli człowiek nie odkryje czegoś, za co jest gotów umrzeć, no to... To jest to, co jest ideą wiodącą
przez całe życie, tak, właśnie, w tym tak. kierunku, tak? Tak. To co bo to człowiek jest, może zmieniać poglądy, ale wtedy, kiedy one pozwalają mu być lepszym człowiekiem, mądrzejszym. A mnie się wydaje, że niektórzy nasi obywatele, a nie tylko nasi obywatele, ja no, ale tak, dobrze mówimy o naszych. Niech każdy naród pilnuje swoich obywateli, mhm. żeby myśleli. Słusznie. Niech każdy naród, który ma taką wielką kulturę, który ma taką tradycję wolności, żeby godził się na taką sytuację, gdzie ci narodowcy wyprawiają takie harce. Mhm. Ale co to jest takiego właśnie, ta idea główna, najważniejsza, dla której warto żyć, ale też warto zaryzykować życie? Dla mnie jest to godność człowiecza, tak bym to określiła. Rozumienie, że każdy człowiek ma swoją godność, której nie wolno nikomu naruszać. Z tego się biorą wojny. To nieszczęście, że ludzie przeciwko sobie stają, się chcą zabijać, że nie rozumieją wartości życia. Bo życie jest czymś cudownym. Mówię to jako stary człowiek. A przyroda, bez niej nie moglibyśmy istnieć. My jesteśmy częścią tej przyrody. O to należy walczyć, tak? Tak, i w tej chwili musimy wszystko zrobić, żeby przyszłość świata nie była tak jak teraz czarna, że dzieci dostają depresji. Tak. Pani ciągle mówi o dzieciach. Tak, bo dla mnie one są najważniejsze. 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 Mhm. I dlatego tak strasznie mnie boli, że nie mogę na granicy niczego zrobić, że jestem już taka stara i bezradna. Bo dla mnie każde dziecko jest wartością, jest tak jak najpiękniejszy kwiat. Pani jest bardzo dziwnym żołnierzem. Bo jestem kobietą, no widzi pan. O to chodzi. Żeby żołnierzami były kobiety, to wojen by nie było. Aha. Nie byłoby. Bo my kochamy swoje dzieci, a dziecko, które ma 17, 18, 19, 14, 12 lat, jak się staje żołnierzem i ginie, to jest to przecież coś, co przeczy rozumowi. Pani powiedziała o swojej bezradności, ale też jest z drugiej strony jednak tak. Porównanie może trochę ryzykowne, ale może nie. To trochę jak z Tołstojem było. Ale w Tołstoj, do którego przyjeżdżali ludzie zewsząd i pytali, no i co nam pan powie, mistrzu, jak to ma tak. być? To do pani też tak przyjeżdżają ludzie i pytają. Pytają. Tak. To pan jest takim Tołstojem jakby. Też był pacyfistą zresztą, prawda? Tak. Jak się pani czuje w tej roli? Ja myślę, że po to się urodziłam. Mhm. Żeby być takim żołnierzem i tak myśleć. Wie pan, jest coś we mnie z dziecka, bo ja stale pamiętam swoje dzieciństwo. Mhm. Pamiętam, jak się bałam księżyca, mhm. jak uciekałam przed nim, a on za mną. Mhm. Nad moim łóżeczkiem wisiał obrazek, na którym dwoje dzieci szło przez kładkę. Chłopczyk i dziewczynka nad przepaścią. I był jeden anioł, który strzegł jednego i drugiego dziecka. I ja cały czas upierałam się, że ja dorysuję drugiego anioła, bo to jedno dziecko jest zagrożone. Miałam duże kłopoty z modlitwami. Ja nie chciałam mówić i nie budź nas na pokuszenie, no właśnie, bo to było dla mnie nielogiczne. Diabeł na pokuszenie wodzi. No i papież Franciszek chyba panią zrozumiał. Mały rozumek, ale logiczny. Przecież i dopomóż nam, byśmy nie ulegali pokusom, a nie wodzić na pokuszenie. Przecież to nielogiczne i już Franciszek to zmienił. Tak, zrozumiał. Ale nasz Kościół nie chce. No właśnie. Bo Franciszek jest tym, który wyprowadza Kościół z takiego już błota, z takiego bagna. Jan Paweł II, czytałam w jego wierszach taki straszny smutek, taką bezradność. Pisał o świerku, który rósł przy jego oknie i ginął. Mhm. Tak mi się wydawało, że on jest tym świerkiem. Mhm. Że widzi zło, ale nie ma siły. Przyszło mi do głowy, bo tutaj
pojawił się faszyzm na przykład, prawda? Tak. Że to jest taka podstawowa różnica, czy ktoś walczy przeciwko słabym, czy ktoś walczy w imię słabych. I pani właśnie robi to drugie. Ja nie potrzebuję tego. Ja się czuję tym zażenowana, ja skrępowana. Ja potrzebuję, żeby się zmieniało. Tak. Żebym ja odeszła, widząc świat bezpieczny. Mhm. Żebym ja nie martwiła się, umierając, co będzie z Polską, co będzie z moimi dziećmi, co będzie ze światem, który doprowadził do takiego stanu tą ziemię i niebo i wodę i całą przyrodę. Przez swoje wygody, przez swoją chytrość, bo to są pieniądze. To jest naprawdę świadectwo tego, jak bezkarni są ci ludzie, którzy są bardzo bogaci i umieją wszystko na pieniądze zamieniać. Jakie jest pani źródło nadziei? Moja nadzieja jest we Franciszku, bo on widzi i przyrodę, i ludzi, którzy są częścią tej przyrody. Bo i ten pierwszy Franciszek był taki. No tak. A ten podobnie się zachowuje. Każdy człowiek ma jakieś wady, ja też. Każdy człowiek ma jakieś słabości. Ale on jest dla mnie wzorem tego, jaki powinien być chrześcijanin. Jest też bojownikiem, który nie używa broni, przemocy. Tylko przekazuje myśli, przekazuje uczucia. Dla mnie problemem zawsze było, że w kościele tyle złota, a tu pod kościołem żebrze. Bez nogi jakiś niezaopiekowany człowiek. I kościół nie próbuje go stamtąd wyjąć i pomóc mu, żeby on nie musiał żebrać. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Wanda Traczyk-Stawska. Dziękuję. Takie wyjątkowe spotkanie wymaga wyjątkowej muzyki, wyjątkowych słów. Dziękuję państwu. Dariusz Bugarski. Obok zła, nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz po dniu wiecznie zdyszany, gdy zamilknie zamków szczęk, słychać przez zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk. Umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest
globalną wioską. Tym bardziej więc się uda nam obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie.